Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Nagrywałam materiał do innego odcinka, gdy natknęłam się na bardzo dziwne, zagadkowe wręcz miejsca w zimowym, białym sadzie i przyznam szczerze, że nigdy nie widziałam, by ktokolwiek o tym wspominał, więc czuję taką lekką ekscytację wręcz, że mogę z wami się tym podzielić. Bez zbędnego bajdurzenia, oczywiście jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. To zaczynamy. Nazwijmy to słodko-gorzkim zakończeniem, gdy Ciri zostaje cesarzową, Biały Sad staje się senny i całą krainę spowija zima. Mogłoby się wydawać, że oprócz śniegu oraz temerskich proporców nie ma tam nic nadzwyczajnego, ale jest to nieprawda. Zacznijmy od tego, że gra za wszelką cenę stara się, byśmy trzymali się mniej więcej tego obszaru, który nakreśliłam wam teraz myszką. Po przekroczeniu pewnej strefy Geralt pierw mówi to co zwykle. Przydałaby się Yennefer z portalem. A później nurkuje w otchłań. O nie! Jesteśmy zgubieni! Nawet nie wiecie, ile razy on mi to zrobił. Powodem tego jest to, że w miejscach, w których niegdyś Geraltowi drgał medalion, możemy znaleźć coś zupełnie innego. Zacznijmy od miejsca na północ od tartaku. Teraz znajdziemy tam ołtarz, na którym leży w większości już rozłożone ciało. Na okręgu znajdują się kamienie, głazy, jakieś czaszki, pochodnie, a także mały kuferek i list. W kufrze znajdziemy srebrny miecz Eirlit Hrad, czy coś takiego, co podobno z języka walijskiego tłumaczy się jako lawina. Przyznajcie, że w czasie zimy ma to rzeczywiście sens. A także jakieś dzięgi. Miecz oczywiście ma losowo wygenerowane statystyki, więc nie będę się na nim skupiać. Za każdym razem jakbyśmy go podnieśli, to byłby on inny, ale chciałabym zatrzymać się na chwilę przy liście, a jest to notatka kultysty, część pierwsza. Zapiski zarażonego członka kultu demonów. Pozwólcie, że przeczytam. Droga do oczyszczenia wiedzie przez ból. Ktokolwiek czyta moje zapiski, niech wie, że znaleźliśmy wyzwolenie. Prorok uczy, że zaraza została zasłana przez demony, a bogowie odwrócili się od nas. Jedyny sposób, żeby oczyścić się z choroby, to zadowolić demony. Przebłagać je, czyniąc to, czego od nas oczekują. Bogowie odwrócili się od nas, niech będą pochwaleni nasi nowi władcy. Tak więc możemy się domyślić, że na jakimś etapie gry w Białym Sadzie miała być zesłana przez demony epidemia, więc zakażeni chcieli demony przebłagać, by oczyścić się z choroby. Co ciekawe, w plikach gry znajduje się też część druga. Droga do oczyszczenia wiedzie przez krzyk. Któż będzie żałował żebraków? Są czyrakami na obliczu świata. Któż zapłacze za bogaczami napuchniętymi od krwi wyssanej z biedaków i zdeprawowanymi przez pieniądz? Ból moich ran jest nie do zniesienia. Z rozdrapanych strupów leje się ropa. Niech zatem będzie. Zadam ból za wytchnienie i zabiorę życie w zamian za moje życie. Władcom miły jest krzyk, wydarty z gardła, więc zrównam. Bogatych i biednych będą wrzeszczeć jednako. Ja niestety nie wiem, gdzie oryginalnie można znaleźć drugą część tego kazania. A uwierzcie mi, że szukałam bardzo dokładnie, choć nie wykluczam, że mogłam coś przegapić. Nawet nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy miejsce z tą notatką możemy wciąż znaleźć w grze, czy tylko przy pomocy cheatów, nie wiem. Nie wiem! To oczywiście nie koniec niespodzianek, bo na przykład na jedyny cmentarz w Białym Sadzie nie wejdziemy teraz tradycyjnie. Musiałam się trochę nagimnastykować, żeby coś zobaczyć. Ale zobaczyłam. Troje mężczyzn, może kultystów, może nie, odzianych w szaty i zachowujących się jakby uciekli z terapii w choroszczy. W tle słychać jedynie szlochanie jakichś kobiet. Co więcej, na dole w krypcie znajdziemy placeholder, don't use outdated mesh, więc coś miało się tu znajdować, ale co pozostaje zagadką. Nie da się tam nawet zejść, bo dzieją się różne dziwne rzeczy, Geralt odmawia posłuszeństwa. No na razie, kurwa. Uchudro jebany. Tak naprawdę to udało mi się znaleźć takiego samego chłopa przy pomocy specjalnej konsoli do wywoływania postaci. I po pierwsze, ścieżka tych postaci sugeruje, że one miały się znaleźć w prologu, a my jesteśmy teraz w epilogu. Sam chłop nosi nazwę Prologue Ghost, a misja cmentarna zjawa, tak w wolnym tłumaczeniu.
Mamy też prolog Ghost Woman, która, cóż, jest częściowo niewidzialna, widać tylko jej cień czy tam cienie, ale mi metodą prób i błędów udało się dojść, że to po prostu zwykła kobieta, taką jaką możemy znaleźć na przykład na Skellige. Masz się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. Wracając do cmentarza, to na północ od niego znajdziemy jeszcze jedną ciekawą lokację. Pomijając już te wszelkie szare kule, wewnątrz znajduje się siedlisko Harpi. Dotarcie tam nie jest łatwe, prawdziwa droga przez mękę, ale możliwe, tak długo jak stópka Geralta nie dotknie ziemi. Bo wtedy wiecie, nurkowanie. Są to zwykłe harpie, nawet atakują Geralta, ale nic więcej tam nie znalazłam oprócz gniazd. Nie jestem wam w stanie powiedzieć, w jakim celu miały się one tam znajdować i w ogóle czy te miejsca są ze sobą powiązane w jakiś sposób. Kolejne dwa miejsca mocy znajdują się w pobliżu gniazda Gryfa. Jedno z nich kompletnie wyparowało, ale drugie nadrabia bycie po... Oprócz niedźwiadka znajdują się tam, ja sama nie wiem co to jest, no, obracające się, lewitujące kamienie. Część z nich jest tak jakby w półokręgu, skierowanym w stronę miejsca mocy. Na samym kamieniu znajdują się dziecięce ręce, ale one mogły tam być już wcześniej, więc nie brałabym tego pod uwagę. Kamienie prowadzą dalej... Mój pies sobie chodzi. Kamienie prowadzą dalej aż do kapliczki, przy której gromadzą się ludzie. I ja bym wam to chciała jakoś wytłumaczyć, ale nie potrafię. Ostatnie takie miejsce mocy jest zaraz obok pola bitwy, ale tam się po prostu nie da dostać. Dzieją się różne dziwne rzeczy ponownie. Poza tym nie wygląda mi to jakby miało cokolwiek się tam znajdować, więc myślę, że to strata czasu. Oczywiście ja starałam się jak najdokładniej przepatrzeć cały Biały Sad, ale już nic więcej nie udało mi się odnaleźć. Naturalnie zaczęłam szukać informacji w internecie i jedyna rzecz, na jaką się natknęłam, to ten wpis na Reddicie sprzed 2 lat, który sugeruje, że w Białym Sadzie znajduje się dom rodzinny jakichś kultystów, tak w cudzysłowie. Niestety pod postem są tylko 3 komentarze i żaden nie zdradza położenia tego domostwa, a ja sama go nie znalazłam ani w czasie zimy, ani o zwykłej porze roku. Jeśli już, to domy są właśnie wyludnione podczas zimy, a najczęściej napotykałam jedynie smutno zwisające z sufitu kołyski. Może nie zwróciliście na to uwagę, że wnętrza tych domostw się różnią podczas zimy, ale no tak coś powoduje to, że one są trochę inne. Jeśli to byłaby prawda z tym domem kultystów, to byłoby bardzo ciekawe i pasowałoby do tego, co pokazałam wam wcześniej. Warto dodać, że te wszelkie dziwactwa mają miejsce jedynie w czasie zakończenia z Ciri cesarzową. W innych okolicznościach miejsca te wyglądają tak samo jak z prologu. Magia to miejsce mocy. Być może kiedyś to początek gry miał być osadzony zimową porą i dlatego te rozbieżności chociażby z plikami gry i postaciami, które wam pokazywałam, ale wątpię w to. Poza tym zachęcam was do obejrzenia materiału, którym pokazywałam wam razem z kolegą wyciętą zawartość z Wiedźmina 3. Zaczynaliśmy od prologu, później było Velen, a teraz już niedługo pojawi się 3 odcinek z tej serii prezentujący wydarzenia dawnego Nowigradu. Będzie się działo, oczywiście do wszystkiego będzie link w opisie. Przepraszam, przerwa na łyk wina. Teraz powinniście załadować swój save z Wiedźmina, w którym Ciri jest cesarzową i sprawdzić to na własnej skórze. Może wy znajdziecie coś ciekawego. Dotarcie do tych miejsc nie jest możliwe też bez modów. Musicie mieć taki, który nie wywali was poza granicę mapy, czyli tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Oraz najlepiej jakąś wolną kamerę, do tego też zostawię wam linki w opisie. Jeżeli nic się nie zmieni, to następny odcinek będzie o tym, jak zmienia się świat pod rządami różnych władców, a następny będzie o wyciętych rzeczach z Nowigradu. Cóż, oczywiście jak zwykle piszcie, co myślicie o tym, co wam dzisiaj pokazałam, bo dla mnie to jest strasznie dziwne i pewnie gdyby pogrzebać trochę bardziej gdzieś tam w plikach gry, to można było by się dokopać do większej ilości informacji. No nie ukrywajmy, to jest jakaś wycięta zawartość, jakiś pomysł, który nie został nigdy zrealizowany przez Redów, ale jestem zaintrygowana. Okultyści. Diabły, dzień dobry diabłom, pijakom, alkoholikom,
narkomanom. Życzę wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!